Dobra widzowie, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy powolutku. Trzeci dzień na serwerze pierwszym amerykańskim i tutaj od razu dziękuję raz jeszcze Bonciemu, który ponownie wstał specjalnie po to. Nie no, chyba nie specjalnie po to, ale zrobił screena i tak wyglądał serwer amerykański dzisiaj o 6 rano naszego czasu. Czyli tutaj, no można by powiedzieć o północy, tak? Końcówka drugiego dnia na serwerze amerykańskim. Tak to wyglądało. Mamy tutaj prawie całe top 30. No i co? Jeden level 200+, Marflow, czyli Turor, który no wbił go już w sumie rano, wczoraj. Bardzo ładnie mu to poszło. No i mamy jeszcze parę leveli 100+. Mamy King Przelewa od nas, XXX, Karabas, Psychodeliczny, Symbuś. To są levele 100+ po drugim dniu. No i reszta jakieś tam 90, 80, 70. No sami widzicie jak to wygląda. Ogólnie szału nie ma, ale podobno topka na EU14 wyglądała jeszcze gorzej. W sensie było mniej takich wyższych leveli, można by powiedzieć. Czy mogę coś dodać tutaj? No jeżeli chodzi o zabójców, to Jet Black Heart 89 level wyprzedził nas o 10 leveli. No i w sumie innych zabójców nie ma. Więc no, póki co tak to wszystko się prezentuje. Można sobie oczywiście tą topeczkę przeanalizować. No oczywiście gildia Primordial, bardzo duża dominacja, ale od nas w tej topce też sporo akcentów się pojawiło, więc to oczywiście na duży plus. Dobra, tu już wam mogę schować. I teraz tak, co do mojej postaci, czy coś więcej robiłem od wczoraj? W sumie to nie. Oczywiście regularne ataki. O, tu mamy gemik na HP. Regularne ataki. Dzisiaj już będą nam wieczorem dawać surowce gracze. Więc już powoli będziemy sobie tutaj przymierzać pod podziemia. Sianko Vendetta, witam. I witam Lukas również. Marflow to jest jakiś koks? No Turor napisał ogólnie, że jak wbił 200+, że już teraz gra free to play. Nie wiem czy to prawda czy nie, ale no zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tu mi się kwatery skończą, podbiję sobie trochę akademię, podbiję sobie troszkę skarbiec jeszcze. Pupilki zrobiłem po północy. Na tym M1 za miesiąc 5 gildii będzie aktywnych. Wydaje mi się Fame, że już teraz będzie z 5 gildii aktywnych. Ale no zobaczymy. Pupilki zrobiłem po północy. Zrobiłem chyba 3-2. Dwa razy przegrałem, 3 razy wygrałem. Tutaj sobie machnąłem jeszcze środowisko w ogniu. No i muszę połapać te pupile, których nam jeszcze brakuje z tych podstawowych środowisk. Ile jest gildii? Gildii na ten moment jest 116. Na takich pełnych, no to wydaje mi się, że ile? Z 10, z 15? Takich, które mają 50 członków. No. Twierdzę, oczywiście jest to dopiero początek. No w tym momencie mamy godzinę 5:15 według czasu amerykańskiego i czasu serwera. No ale twierdzę, odblokowało prawie 1200 osób. Topka wygląda tak. O, Karabas tutaj leci po 200 level. No ale to już oczywiście trzeciego dnia to wbił. Więc Turor przewaga. Wy też macie 49, nie 50? Tak, tak, zaraz do tego przejdę. No, tak się teraz prezentuje topeczka, ale do końca trzeciego dnia to się jeszcze dużo zmieni. Nie ma co się na tym skupiać. Pupilki ma 28 osób, jak widzimy. No i pod ziemi oczywiście jeszcze nikt nie ma. Co do naszej gildii, no to mówię. Mamy naprawdę duże szanse na gildię top 2, przynajmniej na razie. Bardzo ładnie tutaj ludzie od nas cisną. Czekamy aż jeden ziomeczek dołączy do gildii, czyli Kacperix. No niestety Marcin Uwu, który wczoraj na streamie chciał do nas dołączyć, dzisiaj po prostu spierdolił, bez słowa. A ma tutaj 94 level, więc no troszeczkę, no mocno osłabienie, no ale jest jak jest. Marcin, no Marcinowi się to już zdarzało w przeszłości, jak widać nadal... Nadal mu się to zdarza, nic się nie zmienia w jego grze na nowych serwerkach. No i tyle, nie? Czekamy aż ziomeczek dołączy, bo chciał do nas dołączyć. Mówię, jesteśmy na dobrej drodze, żeby być gildią top 2. W sumie to kurczę, powiem wam szczerze, tak patrząc na topkę w tym momencie, cześć Leszku, to kurwa no jest bardzo dużo osób od nas w gildii w tej topce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 osób od nas. A z Primordial jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Czyli mają jedną osobę w topce na ten moment więcej niż my. Szczerze? No ja jestem zadowolony. Może nawet się uda jakąś walkę nawiązać z nimi.
We will see. Przeczuwam, że będzie to niezbyt żywy serwer za jakiś czas. No oczywiście, że nie. To jakby logiczne. Ale będzie to miało swój urok, uważam. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie, Leszku. Dobrze. Zaczynamy. Chyba tutaj wam nie mam nic więcej do pokazywania na ten moment. Jakieś gemiki mi poleciały w międzyczasie. Możemy zaczynać. Jakie mamy procenty na loszek? Żeby tu w ogóle nie klikać aweczki, tylko może z bomby sobie spróbować ten loszek zrobić, to procenty mamy chyba całkiem niezłe. No jeden ponad procent na tego magusia. Czy ja chcę to robić? To możemy w zasadzie odebrać. Od razu sobie sprzedamy. No nie wiem, nie wiem. Czy może od razu wyprawkę polecieć? Tu jeszcze by się przydało troszeczkę klaserka powbijać. Tak powiedzmy od top 31 w dół. A, plus 6 nam tylko wpadło. Dobra, dobijemy ogólnie teraz tak. Musimy wbić 80 level. 80 level musimy wbić, żeby strumień lawy odblokować. I ja to chyba z bomby robię. Skoro nie mamy aż tak tryhardować, jako tako musimy się doczłapać do 105 levela i zarządca areny, chociaż na dzisiaj to sobie po prostu zrobimy to właśnie w ten sposób. Tu jeszcze kluczyk, jeszcze skrzyneczka, pięknie. Dobra. A i bez kitu, ja mam przecież jeszcze pupile do połapania. No tak, no już 11. Ja w ogóle pisałem do ciebie rang 1 chyba wczoraj koło północy albo koło pierwszej, ale mi nie odpisywałeś. Biblet hump. Totalne oplucie z twojej strony. Dobra, mamy 80 level. I mamy to już zaptaszkowane. Ja się na wszelki wypadek... Chyba tak, Tiger, chyba tak. Co to za awka smyku? To są wyprawy. Jezu, uwielbiam jak ktoś się nagle budzi i nie wie, o co chodzi. To są wyprawy smyku. Jak sobie wpiszesz na czacie wykrzyknik wyprawy, to będziesz wiedział. Kurde, tu mamy pupila za 25 awki. Czy ja chcę aż tyle zużywać? No dobra, zużyjemy, trudno. W sumie mamy teraz noc na serwerze, więc dobrze jeszcze będzie połapać co niektóre pupile. Może dzinkę dostaniesz? No właśnie, właśnie. A nie, dostałem tego, dostałem, ja pierdolę. A i klucza nie dostałem? Zaczyna się, zaczyna się. Zajebiście. Neuti bez problemu złapiesz czerwuna. O, teraz mamy kluczyk, dobra. No trochę nam poszło. Ja się relogowałem, Paper, robiłem relog. Nie pomogło aż tak. Kurde, no jestem głodny tego, żeby ten loszek pokonać. Jestem głodny tego, żeby ten loszek pokonać, dokładnie tak. Dobra, lecimy. Pyk. 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 Dobra. Mamy 8-5. Mamy bardzo fajny pierścionek. Od razu zrobimy tak. To sobie zostawimy tu. To zostawimy tu. To możemy posprzedawać. To możemy posprzedawać. Mamy 85 level. I teraz tak. Jeszcze raz procenty sprawdźmy. 10% i 6%. Jezus Maria. Co jest? Pyk. Za pierwszym razem. Dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra, 8-7. Tu mamy maga, to już jego nie zrobimy. Jeszcze raz procenciki. Jezu, mamy prawie 10% na zwiada i 1% na magusia. No nie, no widzisz, Nizek, właśnie się bardziej zwiada opłaca. No tu dla nas jako zabójcy, no największym blokiem są magowie, nie? To jest logiczne. Dobra, 88 level. Prawie 90. I teraz tak, ile mamy na gremlina? Dobrze by było ten 90 dobić, bo to już by był kowal. To by nam ułatwiło jakieś ewentualne przebieranie na epiku. 4% i prawie 2%. Dobra, gostek. Robimy to.
Jak to jest, że my bez przebierania zrobiliśmy z buta dwa lochy praktycznie, ja nie wiem. Ho! 90 level kowal. Pięknie, pięknie. No sprawnie nam to poszło, nie ukrywam. Tu mamy jakieś te... Ale to w sumie nieważne. Teraz tak, wzmocnienie. Od razu sobie ulepszymy brońkę. Razy 20. Kupujcie, kupujcie pagieciki. Najlepiej z kodem neutral, pozdrawiam. Zakładamy na siebie. I co, wskoczy nam osiągnięcie? Klaser, nie, co ja robię? Osiągnięcia, osiągnięcia. Kowal. Mamy to, dobra. Pyk, czyli to już mogę sobie sprzedać. Zrobimy tak i zrobimy tak. Mamy bardzo dużo golda ogólnie. Fajnie, że już mamy kowala. Prawie 4% na Magusia, widzowie. Czyli jego jeszcze zrobimy. No dopóki mam takie fajniejsze procenty, czyli powiedzmy co najmniej z 2% i w górę, no to się tu nie przebieram, tylko po prostu klikam. Jak już się pojawią problemy, to wtedy będziemy próbować jakieś przebieranko robić. W ogóle gildie mają opisy na max znaków z bonusami, wymaganiami, ładnymi znaczkami, a Distance Warrior kupujcie grzybki z kodem neutral. No bo, kurde, nie miałem na razie pomysłu na żaden fajny opis gildii. Usiądę nad tym i to zrobię. Ale wiesz, no, wydaje mi się, że nie jest to potrzebne, bo... No jak ktoś chce się dowiedzieć, to napisze i tak dalej, a no skład mamy stały. Wszyscy widzą, jak to wygląda. Właśnie, nie pokazałem w ogóle jeszcze na początku. No mamy teraz 49 członków, ale mamy 300, powiedzmy 25 rycerzy, jeżeli ta 50 osoba by doszła. No i jeżeli chodzi o... ulepszenia, to mamy prawie 100% skarbca i prawie 102% trenera. No dzisiaj każdy powinien mieć 10-10 ogólnie. Dzisiaj wszyscy powinni mieć 10-10 do końca dnia. A, jeszcze musimy... Właśnie, wyprawkę zrobiliśmy przed chwilą. O godzinie przed 13 będziemy mogli kolejną odpalić. To muszę mieć na uwadze. No ja też już wczoraj zrobiłem. Dużo osób wczoraj zrobiło. Ale no wiecie. Ta gildia to jest najlepsza gildia na serwerze, więc nie potrzebuje opisu i tak wszyscy chcą do niej dołączyć, wiesz o co chodzi. A tak no mówię, całkowicie na poważnie, w ogóle 6,5% prawie. Tak całkowicie na poważnie, to zrobię jakiś fajny opis na tygodniu może już. Jak już będę miał więcej czasu. Dobra, cyk. Olbrzymi smok. No nie sprawdzam procentów, raczej też nam jeszcze powinien paść. Albo nie, żeby nie klikać na pałę. Pamiętamy, że musimy to w miarę mądrze rozegrać. A nie, no też prawie 6%. Zrób wyprawę po lochy. Niżek, o czym ty mówisz? Kolejny klucz mam na 95 levelu. Spokojnie, ja wiem co robię. Pamiętajcie, że jestem dzisiaj bardzo głodny klikania. Kurde, close. Spróbujemy za jakiś czas. Dobra, mamy 9-4. No i co? I teraz jest duch wulkanu. Duch wulkanu to już jest na pewno bloczek. Ale no 95 level potrzebujemy. Potrzebujemy. Jestem profesjonalistą. 0,30% na niego. No dobrze by było się troszkę poprzebierać. Bo w ogóle tego nie zrobiliśmy. Mamy bardzo dużo golda. Ale zanim przebieranko, to obejrzymy wszystkie te lochy. Chcecie obejrzeć wszystkie te lochy, widzowie? Pewnie, że chcecie. Trochę mamy do oglądania. Nie zbutowałem cię na czacie, o czym ty mówisz rang 1? Wiesz, że ja nie jestem w stanie sprawdzać procentów na SF Toolsie, klikać lochów, sprawdzać, no grać jakoś w miarę sensownie, jeszcze czytać czatu i odpowiadać na wszystko. Teraz jak sobie oglądamy walki, to jest właśnie chwila dla widza, tak? Chwila dla widza, żeby mógł sobie... Żebyśmy mogli wejść w jakąś interakcję. Specjalista, wykrzyknik drops, masz naprawdę wszystko napisane. Pamiętajcie o tej komendzie, ona jest dla was, a nie dla mnie. Ja pamiętam, kiedy są dropy. Kiedy będzie drop 2 na 3? No dokładnie, również polecam używać komendy wykrzyknik drops.
Wynajmuję moje mieszkania fankom. Spulić gotówką możesz kartą. No, la 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 no, la 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 la. No i teraz jak czytam czat, to nie piszesz rang 1 nic mądrego. I potem się dziwisz, że cię ignoruje. Cześć Bonci w ogóle, siemanko, witam serdecznie. Bo chyba nie przywitałem. Już lepiej oglądaj lochy, nie śpiewaj. Dobra, hejterzy. Włącz song requesta, przecież jest song request włączony, no. Nie być... Catch me? A kaczy. No to co mogę zrobić? A to nie ten, co ci pisał, że coś tam wciąga i wydaje kasę na gierkę? Śpiewaj, śpiewaj, dobrze się słucha Lil Neutiego. Przestań, bo się zaczerwienię. Potem użyjesz to do shota w taki sposób, że wyjdę niekorzystnie jak zwykle. No w zasadzie przez te streamy to ja generalnie wychodzę niekorzystnie, ale no. Dobra. To nie trwa 10 godzin, to trwa... Chyba z 20 minut, 25. No nikt nic nie wrzucał do song requesta, no to co ja mogę? Dobra. Oglądamy dalej. No troszkę nam się tych lochów uzbierało. Ale w sumie to nie wiedziałem, że ja na strzała zrobię to wszystko. Okej, wulkaniczny olbrzym. Jest żarcik prowadzącego. Zaliczone. Nie ma to jak jechać starej na live. Nie no, akurat ekspertem od jechania starej jest Mango, uważam. Nie? Okej, okay. To nam jeszcze on został. No oczywiście, że tak, no wojownikiem to ja podejrzewam miałbym problem, żeby dzisiaj pupile dobić. Dzisiaj, czyli trzeciego dnia. Chociaż w sumie nie wiem, czy na wojowniku bym mu załadował tyle grzybów, co na zabójcy. Zabójcom się fajnie klika. Dobra. Lecimy. Lecimy z przebierankiem. Musimy jakieś delikatne przebieranie zrobić. No tu pancerz na minus, nie chcemy. Mamy już kowala, więc możemy nawet itemki bez dziury sprawdzać. Jest to dość duże zbawienie. To jest całkiem spoko. Od razu sobie damy to. Te epiki zostawimy już może pod kibelek ewentualny. Mamy paseczek, również na plus. Czy ja tu mam... No, powiem wam szczerze, że... O, święty Graal, spoko. Pozdrawiam, Kuki, pozdrawiam, zostaw suba. Na zdrówko. Na razie będę jeszcze kopał te gemiki, bo one są lepsze. Zobaczcie, już nam lecą po 135. I tak je będziemy musieli docelowo pozmieniać. Więc sobie zostawimy. Tylko, że zaczyna się. W ogóle, z tego co widziałem komentarze pod filmem z drugiego dnia, to nie tylko ja mam taki problem z gemami. Dużo osób mówi, że te gemy lecą tak w chuja, że to jest coś niesamowitego. I naprawdę tak jest. Powiem wam, dostać jeden gem na zręczność, w moim przypadku, no to sami widzicie. To jest po prostu, no, niemalże niemożliwe. Naprawdę przykra sprawa, że tak to wygląda. Mi dobrze lecą? No ale, wygracie free to play. To gierka widzi, że z was za wiele nie wyciągnie, więc wam nie utrudnia, nie? Dużo mocniejsze ci lecą? No 15 stat. 15 stat. Dobra, no brońki najbardziej by się przydało. We smart. Platuwa, tylko musimy zrobić dziurę. Boże, jak dziwnie się teraz dziurę robi. I tu sobie damy gemik na HP. Nie wiem, czy mi są potrzebne te rzeczy. Mogę w sumie kilka rozmontować. Zostawimy sobie z dwa.
Mamy 22% tylko pancerza. Przydałoby się 25 na tego woja. Ale brońki, brońki, potrzebuję broniek. I pancerz na minus nas nie interesuje. Berek tank. Rusztym, aha. Dawaj, dawaj. Widzowie, przypominam, że możecie się dołożyć do grzybków. O kurwa, 62 średnie na plus. Ja się dziwię, że mam takie małe procenty. Dobra. W lewym górnym rogu macie, możecie się dołożyć do jeszcze jednej taczuszki, to wtedy może jakoś bardziej dzisiaj pociśniemy. Pod wykrzyknik donate. No widzicie? To jest naprawdę prank. O, dziękuję, dziękuję. Dobra, co ma lepszy rozrzut? Pewnie to. Dokładnie, to sobie damy na prawo. I okej, sprawdźmy może teraz procenciki. 1%. No, wypadałoby drugą broń wymienić w zasadzie. Wypadałoby. Paseczek to tylko pancerz na plus. Jeden gemik na tom to mogę wyrzucić. O! O! No rozrzut gorszy, ale 26 na plus. Dobra. To od razu rozmontuję. O, od razu na zręczność? A to nowość. Dobra, brońki mamy wymienione. Tu niech się coś kopie od razu. I znowu sprawdźmy procenty. Jak nie, to jeszcze może trochę gabinetu pomieszam tam. 1,5% mamy, no też niedużo. Ale ten to jest klocek, on jest ogólnie ciężki do ubicia, nie? To jest bloczek, dość duży. Kim zamierzasz grać na EU15? Druidem. Plus 10, ja pierścionek zmieniałem. O Jezu, ale tu wisiorek, zobaczcie jaki mam stary. Druidem planuję grać. Ogólnie Vendetta, nie wiem czy jeszcze jest na streamku. Jeżeli jest, to pozdrawiam. Vendetta mi podsunął fajny pomysł w komentarzu pod filmem z drugiego dnia za M1. Vendetta mi podsunął taki pomysł, żeby tutaj na tym zabójcy nie stopować lochów. I ja w sumie tak planowałem robić, żeby tutaj nie stopować lochy, klikać te lochy, totalnie skipnąć jakby tą taktykę stopowania lochów. A na druidzie na EU15 sobie normalnie stopować i wtedy zrobić porównanie. No bo oczywiście wiadomo, EU15 wyjdzie za jakieś 1,5 miesiąca pewnie. Więc no 1,5 miesiąca w takim dłuższym rozrachunku nie zrobi jakiejś ogromnej różnicy. Więc tutaj na zabójcy będziemy mieć dużo kontentu, bo nie będziemy stopać lochów, także będę co chwilę nagrywał jakiś odcinek z klikania lochów. To będzie spoko. A właśnie na druidzie sobie normalnie postopujemy i porównamy, nie? W sumie Bonci dzisiaj na Discordzie napisał, że dobrze by to było zrobić na EU14, bo wtedy by dwie klasy wystartowały no w tym samym czasie. Ale no nie dałbym rady raczej zrobić dwóch dobrych startów w jeden weekend, nie? Plus na EU14 nie chciałem grać, więc to też zero przyjemności dla mnie, powiedzmy. Dobra, przydałby się jeszcze wisior, widzowie. Wisiorek by się naprawdę przydał dość mocno. A, dobra, niech będzie tak, już mi się nie chce. Kurde! Wystarczyło trochę popłakać i już z ręka leci. Dobra, sprawdźmy teraz. Jutro się beta zaczyna, wiem, wiem. Właśnie, tak, jest też szansa, że ten buff druida, a w zasadzie naprawa druida, wleci jeszcze przed... przed EU15. Także to by było plus. Czy palisz dalej epeta? Nie, nie palę, smyku. Nie palę. Ale powiem ci, że brakuje mi tego. To jest właśnie nawyk. Wychodzisz sobie z pieskiem i puszczasz bucha. Teraz to mi się już nawet nie chce z psem wychodzić. Żartuję, żartuję oczywiście, ale no, jednak człowiek się nauczył. Człowiek się przyzwyczaił do takich spacerków. Ale nie, nie, nie palę.
Dobrze, ja to aktualnie planuję, ale jak w wejpie pracuję, to ciężko. Pod koniec może spróbuję. Kupił fidżeta, żeby palić epeta? Nie, no po prostu wiesz. Biedny fidżet. Cześć mistyczny w ogóle, przepraszam, nie widziałem. Nie wiem, Nizek, możliwe, ale tak to jest, jak się na streamie klika. Jest sporo chaosu. Chaosu, you know man. Dobra, tu jeszcze damy powiedzmy z 10 i tu sobie damy z 10. Pyk. I to do 20 i tu do 20. O, niech będzie tak. Dobra, ponad 2% mamy na niego. No nie pozostaje nam nic innego jak klikać. Po prostu klikać. A to ty, Smyku, dalej w tym wejpie pracujesz w takim razie. Nic się nie zmieniło. W nowym, od lutego, okej. Nie, no powiem ci, tak overall palenie jest chujowe, nie? I dobrze się tego oduczyć, nawet dla własnego zdrowia, tak już mówię tutaj przyszłościowo, za powiedzmy, nie wiem, 10, 15, 20 lat. Mówię tu nawet o wejpach. Dobra, siedzi. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, a co ja mam z tego życia? Tak to sobie chociaż wyjdę i zajaram. Ale no, na razie nie palę, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, duch wulkanu pokonany. Mamy wyprawki, kluczyk na 95 levelu. Obejrzyjmy od razu tą waleczkę, sprawnie nam to poszło. No dobra, ale przynajmniej cię to nie wkurza. Ta, brzuch cię boli, weź ty na mnie nie zwalaj. Jaki level dzisiaj Marflow wbije? No Marflow pisał, że już gra free to play, także nie wiem, czy jakiś duży. Te kobiety nigdy docenić nie potrafią bez kitu litowy. Masz rację. Dobra, lecimy. Lecimy po kluczyk. O, może w końcu dzinka nam siądzie. Idź szukaj tych jednorazówek i zajaraj. Nie, no już dawno te śmieci wyrzucone były. Kurde, dwie skrzynki nam siadły, ale idealna wyprawka. Jeszcze kluczyk może? No kluczyka nie ma, a co za pupil? A ten, Jezu. Co jeszcze, dzinka? A, bo ja dzinkę w dzień. A przecież teraz nie ma dnia, teraz jest noc. O, Kasperix dołączył. Teraz jest jeszcze noc, za 14 minut będzie dzień. Dobra, to raczej tą dzinkę sobie złapę na spokojnie. To jeszcze kidoś za jakiś czas, kolejne gratulacje. Dzięki, dzięki. Dziękujemy. A ty byś, Smyku, wrócił regularnie na streamki, a nie tak wejdziesz raz i potem cię nie ma 2 miesiące. Smutno mi, że tak robisz. Ale ja cię kocham. To wszystko pod content. Widzisz, że piszą XD. Jesteśmy najlepszą parą na polskim Twitchu, tak nam Valtrilla napisała. No, parę dni temu, kiedyś tam. Jaka pierwsza postać dziecka planowana i na którym serwerze? Na EU18 mu zrobię raczej. I dam mu, jak będzie miał 18. Nie no, dam mu, jak zacznie ogarniać Shakesa. W sensie ogólnie kompa. Daj, do niego też powiesz, wypierdalaj poradniki oglądać. Nie, dla niego tak nie powiem. Ale dla mnie tak powitałeś. No a ty jesteś dziecko? Tak. Mentalnie tak, ale ogólnie nie. A ty nie. Ja też. Ale dzisiaj jest forma, widzowie. Dzisiaj tak cisnę starą, ale jej się po prostu odwdzięczam za te wszystkie rzucone we mnie lekarstwa i inne rzeczy. Niedługo to w ogóle szklanki będzie tu już leciały we mnie. Trzeba będzie uniki robić. Nie rzucaj, proszę. Imagina w dzień narodzin dzieciaka założyć postać i mu oddać, jak dorośnie, jakiś tam już 700 level. Nie no, żarty, żarta. Żarty żartami, ale powiem wam szczerze, że jak się pojawi dzieciak, no to... O, brońka. No to coś tam ten... wiadomo, no na początku nie, ale potem się coś tam pomyśli, nie?
Może być też tak, że mu się Shakes nie spodoba, no to wtedy trudno. Będzie na to, ale muszę w to grać. Musisz. Tylko dziecku nie dawaj telefonu w wieku 3 lat i go nie przyzwyczajaj do tego, bo będzie taki ceor jebany. No oczywiście, że nie, człowieku. Jak ja widzę te, kurwa, dzieciaki obecne, które mają mózgi wyprane przez tego pierdolonego TikToka. Zresztą, czy ja muszę daleko patrzeć, to przecież nawet mam taką w łóżku obok siebie. To tylko siedzi i scrolluje tego TikToka jebanego. Pierdol. Jak się Shakes nie spodoba, to do bidula. Słaba ta brońka, powiem wam. Dobra, nieistotne. Dobra, portal do piekieł odblokowany, ale to później. Teraz mamy Magusia, 168 level. Chyba siądzie. Chociaż nie, dobra, żeby nie klikać na pałę, sprawdzamy procenty. Dobra, 1% tylko, malutko. Wiem, widziałem. No prawie 102 level. Dobra, obejrzyjmy może te waleczki na początku. Oni specjalnie zrobili tak, że gówno gemy lecą na 100%, zero gemów, których potrzebujesz. Smyku, czekaj, czekaj! Chcesz jeszcze zobaczyć, jakiego mam pieska? W sensie mamy, ale mnie kocha bardziej. Sama nie wierzysz to, co mówisz. Chyba coś widziałem. Dawaj go. Fidget. Zoba. On generalnie nie lubi się pokazywać, jak jest mniej niż 1000 widzów. Także jest dzisiaj taki niechętny, ale no. Bo za tym fidget ma zawsze suchą karmę w razie czego. Także jak zgłodnieje, to sobie może sam dochrupać. On tak jak stary, zawsze gdzieś ma jakieś chipsy pod ręką w razie czego. Ej Jezu, ja nie ogarnąłem tego! Ty powiedziałeś głodny, bo nawiązywałeś do Danio. A ja zapomniałem totalnie. A, Danio się skończyło na razie. To niezłe Danio. Może po 12 będzie. Czy robię z nim czasem sztuczkę z fidget spinnera? Nie, nie robię. O co wam chodzi z tym fidget spinnerem, no? Już nie raz dostałem to pytanie. Przecież ten Cinek to jedyne, co na czacie pisze, to nawiązania do Danio, no i bardzo dobrze. Bierz przykład z niego. No halo, co mi się tu włącza? To może źle doprecyzowałem, czy kładziesz go czasem na ziemi i kręcisz jak spinnerem? Nie. Nie robię tego. Ale czasem kusi. Dobra. Okej, okay, mówię, teraz na Magusia mamy 1%. Ponad 1%. No spróbujemy może coś jeszcze wymienić. O proszę bardzo. Tu mamy już nowy gemik. Usuń klejnot. Boże, jak się dziwnie teraz to robi. W sensie strasznie tak nieintuicyjnie na tym nowym interfejsie. Ja rzadko kiedy wymieniałem te gemy i to wszystko. Ale no, powiem wam szczerze, że... Tak jakoś człowiek się musi... Zastanawiać, żeby czasem czegoś nie zepsuć, wiecie o co chodzi. Czy zajebałeś kiedyś śmigło chujem przed Karoliną? No pewnie, że tak. Kiedyś to była daily rutyna, codziennie rano. Wiecie, bo jak wstajecie rano, no to zazwyczaj... No, że tak powiem, macie wzwód, tak? Faceci wiedzą, o czym mówię. Zazwyczaj z rana jest wzwód posiadany. No, także mówię, kiedyś to była nasza daily rutyna. Wstawałem się odlać i robiłem śmigło. O, 3,5% prawie. Jakby nie było takich tematów na streamie, to byście nie wytrzymali. O,
od 17. Następna. Masz komendę wykrzyknik drops. Używaj jej. Dobra, 3,5% na tego Magusia. Ty tylko o jednym? Nieprawda. Polang 1 zapytał, czy robiłem kiedyś śmigło przed Karoliną. I od tego się zaczęło. Ja tylko po prostu swoje jakieś tam doświadczenia opisałem. Zawsze ja winny, klasik. Padnij, no proszę. O, dziękuję. Wystarczyło poprosić. Dobra, obejrzmy od razu. Pyk. I co? No i chyba kolejnych też machniemy. Tu jest Woj. Dokładnie, prawie 7% na niego. Mamy 103 level. Karabas dogonił Martflowa? Widziałem. Dobra, 104, prawie 105. To od razu możemy sprzedać. A co dzisiaj chce wiedźma od nas? Pierścienie, okej. Okay. Turor jeszcze dzisiaj nie grał. Ja nie wiem, czy Turor już sobie nie dał spokoju. Ale no zobaczymy. Dobra, i 3% mamy na zwiada. I zwiad nam daje w tym momencie zarządca areny. Czyli cel na trzeci dzień. Zrealizowany z palcem w pupie. Nie wiedziałem, że tak łatwo nam to pójdzie. Kolejny loszek mamy dopiero od 110 levela. Dobra, siedzi. 106. I teraz Maguś. A, nie odblokowało nam. O, teraz nam odblokowało. Oferty, siedzisko od razu kupujemy. Dobrze. Sianko Moczy Morda, witam. Cześć Bombo, witam również. Obejrzyjmy sobie od razu to. Musisz ten loch skończyć, żeby dalej lecieć. Ja wiem, wiem. A tu nie jest przypadkiem maszyna do zabijania na końcu? Chyba tak, nie? Cześć Siur, witam. Jest, no właśnie. Ciężko będzie, ciężko będzie. Ile uniczków? Chociaż mamy no prawie 107 level. Zobaczmy procenty na tego maga. 0,04. No cóż, nie za duże procenty. Nie za duże. Mamy jeszcze duże awki. Dobra, może jakieś przebieranko jeszcze byśmy zrobili. Żeby jeszcze mieć w miarę świeże epiki. No niby wszystko na plus, ale ja bym wolał na 3 staty. Tu plus 16. Cyk. Pierścionek by nam się bardzo przydał. Na 20 Exenito, na 20. Bombo, no ludzie dają ci coś dopiero po tak naprawdę dwóch dobach odblokowania twierdzy, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Także no dzisiaj wieczorem raczej już zaczną dawać powolutku. Dobra, jest pierścionek. A tu jaki mam ten? 129, to możemy zostawić. Usuń klejnot, cyk. Dobra, coś tam z tego wymieniliśmy. No i lecimy do zbrojowni. No tutaj te brońki, nie? Tu tylko plus 9. Szukamy dalej. O, brońka. Plus 22. No i rozrzucik fajny. Szkoda, że na wszystkie staty, ale może być.
A co to jest? Co to jest za ikona? Co ona robi? A, czar. Przecież nie ma czaru. Dobra. Właśnie poszedł Primik, czy doszedł? Tak, moczy morda. Widzę, że masz subika, pewnie. Możesz kliknąć gdzieś tam na dole czatu albo na górze udostępnij. Wtedy się pojawi na ekranie, że dałeś. Ale dziękuję, dziękuję ślicznie. Sianko Goldfish, witam. O kurde, jakie my mieliśmy stary hełm. Bez kitu, hełmu przecież nie wymieniłem. Czy ja mogę coś jeszcze rozmontować? Nie, dzisiaj już wszystko rozmontowałem. Dobra, to jeden gemik sobie sprzedamy. Damy go tak. Nikt Karoleczek jeszcze nie odebrał dzisiaj. To prawda, nie będę z tą szczery. Nie chce mi się tego robić, skoro jest start serwera i się zajmujemy czymś o wiele ciekawszym. Sprawdzanie postaci możesz odebrać no niemalże zawsze, ale jak już bardzo chcesz, no to sprawdzimy, sprawdzimy. Daj tą zręczność, proszę, dziękuję. Jezu, ta gra naprawdę wystarczy prosić i ci daje. Jeśli twoja narzeczona mówi, że ma mnie w DM-ach, to kłamie, nie słuchaj jej. Dobrze. Ile ci poszło grzybów na ten 106 level? No prawie 10 koła jakoś. Nie no, Karoleczek, jak chcesz, to teraz. To już powiedzmy, miejmy to z głowy, nie? Luzik, luzik. W sumie my i tak już tutaj się zbliżamy do końca. Nikt nie daje donate'ów, więc zaraz zużywam awkę i tyle. Na dzisiaj. Zarządca areny wbity. To najważniejsze. Jak w ogóle topeczka wygląda? Którym my w ogóle setnym levelem? A w sumie teraz to nie wiem, bo już trochę osób powbijało te setne levele. Teraz ciężko, ale kurde, zobaczcie, trochę osób 100 plus się pojawiło w tej topce. Not bad. Dobra, co ja tu mam jeszcze starego? Buty. No i głównie buty w sumie. Głównie buciksy. O, o. No to dzięki. Pancerza co prawda na minus, ale trudno. Stat nam dają bardzo dużo. A ja w ogóle mam... Jest sens trzymać ten gem na HP? A ja mam jeden gem na HP. A czemu mam tylko jeden? Nie powinienem mieć dwóch? Chociaż nie, chyba nie. Czy ja w butach miałem na HP i nie zwróciłem uwagi? Nawet nie wiem. Ale ja nie jestem milionerem rang 1, naprawdę. Nie jestem jak coś. Dobra. Zabizu podmieniłeś? Okej. Dobra, może tak być. Dobrze, sprawdźmy teraz procenty. 0,14. No ciężko, ciężko będzie z tym magusiem. Dobra, to chyba tyle. Wydaje mi się, że tyle. Nie będziemy już tutaj się nie wiadomo jak napinać. Mamy już po 12, czyli zaczął się dzień w gierce. Możemy złapać sobie dzyńkę. Może jeszcze troszkę klasera w ogóle spróbuję tutaj poogarniać. Boże, plus 60 itemów nam wpadło. Dobrze. Jesteśmy w top 15. Teraz tak. Co ja miałem zrobić? Exenito, o. Nic niestety od ciebie nie potrzebuję, wariacie. Ale jeszcze tutaj tego klaserka poklikamy, bo i tak nie mamy nic lepszego do roboty. A no przyda się. Przydałoby się właśnie mieć tak 60%, tak jak pisze Aquamarun. Dobra, dołączył, okej, jest git. No, czyli mówię, klaserek będziemy sobie dopieszczać w przyszłym tygodniu na streamkach, kiedy już szał z pierwszych dni opadnie. No i teraz chyba lecimy aweczkę po prostu. Grzybki nam zostały końcówka, niż już tutaj raczej dzisiaj nie przyciśniemy. Także lecimy aweczkę, może nam się uda tą dzyńkę złapać jeszcze.
Zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w kolejnych dniach. O, kibelek nam wpadł, super. To od razu do kibelka możemy coś wrzucić i jutro się to rozmontuje. Pyk. I pijemy po jednym piwku. No wiem. O, nareszcie. Nareszcie ludzie zaczynają to zauważać. Troszkę wam to zajęło, ale. Ale lepiej późno niż wcale. O! Chyba dzyńka będzie. No w sumie na pewno będzie, bo tylko ona nam jest potrzebna teraz. Zaraz pokażę Goldfish pewnie. Dobra. Co ja mogę wziąć plakat? Tu zepsułem, ale dobra, trudno. Znudziło mu się już? Mówisz? Ja w ogóle nie ten. A, tu jeszcze mogę tą dzyńkę. O, pilna potrzeba nam wpadła. Nie mam w ogóle żadnych owocków. Ja muszę zacząć te owocki wybierać z tej jawki, wiecie? Bo to na early game jest naprawdę spory boost. Dodaj za punkty kanału pokazanie brzucha? Nie. Nieraz pokazywałem za darmo. Trzeba było robić shoty. I potem sobie oglądać. Pozdro. Dobra, dostajemy na tym levelu tak mało goldzika, że ja bez kitów będę brał po prostu owocki. To ty w szoku będziesz, jak zobaczysz ostatnie shoty? Dlaczego? Ale kto, że ja czy... Okej, okay, teraz tak, mamy owocki, o, zobaczcie, tu środowisko możemy machnąć, cyk. Tu możemy środowisko machnąć, cyk. Pięknie. Tu możemy w zasadzie też środowisko machnąć, pyk. Tu nie machniemy, oj, tu możemy. Ej, dobra, i od razu mamy wsiągnięcie, żeby nakarmić wszystkie te. Już wczoraj mogłem w zasadzie te owocki wziąć. To jest, naprawdę daje dużo. Mamy też bardzo dużo golda. Ale nie, no my już dzisiaj nic tu nie zrobimy. Za mało grzybów. Brzusio jest pokazywany, a... I to za darmo? Co ty masz w ogóle bąci za awatar na tym? Na Discordzie. Bo ci powiem, że wszedłem na chwilę na Discorda i tak zwróciłem uwagę i mówię, co jest, kurwa. Moczy morda! Dziękuję pięknie za drugi miesiąc Prime'ika. Jak odebrać Apple TV? Kurde, nie wiem. Jeżeli chodzi o Apple TV, to jest promocja od Twitcha. I Apple TV działa chyba tylko... jak kupisz normalnie suba. Nie Prime'a, tylko tego zwykłego suba. Albo gifta, dokładnie. Sianko Mareczku, witam. Okej, okay, boczki sobie dobijemy do 450. To co ty rang 1 robisz się takiego przegrywa, taką pizdę? Lil Krystek, dziękuję pięknie za 8 miesiąc Prime'ika. Nie, ale poważnie pytam, ktoś ci narysował bąci? Bo bardzo fajne.
Dobra, ciekawe ile mamy... No żartuję, rang 1, już tam nie płacz. Kurde, mamy na niego 2,5% już w tym momencie. A kolejny klucz to jest skąd? Zbrojowni nawet. Kurwa, no jakbyśmy mieli więcej grzybów. To jeszcze by dzisiaj nawet jakiś 120 level może i wpadł. To. Coś ci nie pasi? Tobie to za darmo napiszę. Ja się twój. Akurat duże to się zmieszczą, Niki. Na tym brzuchu to zmieści się nick każdego na streamie, nawet jak będzie dwa koła osób. To ja za 100 na dupie poproszę, wiesz gdzie ma być litera O. Jesteś obok mnie i chcę ci mieć na miejscu pasażera. Nie będzie o wiele słabszy Kamiksu, będzie w końcu taki normalny. Normalny na poziomie zwiadowcy, nadal będzie bardzo dobry do lożków. Nie śpiewaj. Jak ktoś da donate'a, to nie będę śpiewał, halo. Sianko The Devil, witam. Dobra, papierek i... O, idealnie. Lecą dropy, lecą. Jesteś tuż obok, jesteś obok, jesteś obok. Zamknij się już w końcu. Sianka pasztet, sianko fajn. Dajcie mi chwilę, widzowie. Sto dziewiąty level. I dwa piwka jeszcze mamy. Dobra. Okej. Ile mamy procent na tego gagatka? 3% ponad. Kurde, no może popróbujemy trochę? No kusi, kusi. Nie mam zużyty? Szkoda. No padnij, proszę. Gnoju. Siedzi. 110 level. Do tańca, kurwy. Dobra. I teraz tak, kluczyk jest z wyprawy albo zbrojowni. Z racji tego, że mamy ograniczoną ilość grzybów. Ej, halo. To spróbujemy z wyprawki go dostać. Siedemdziesiąt siedem HP ci zostało? Wszystko wyliczone. Kurde, że dostaliśmy to minus 5 na koniec. Jest kluczyk? Nie ma. Dobra, ostatnie piwko. Bez kitu nie ma song requesta na tym. A to najwyżej wytnę z odcinka, spokojnie. Uuu. Ej, poszło nam i tak lepiej niż myślałem. Ja się bałem, że nawet tego 105 nie dobiję. Dobra. Jest kluczyk? Kurwa, nie ma. Ale gówno. Dobra, warta. No to co? Zbrojownia w takim razie.
Tak, dobrze mówię, ze zbrojowni to jest? Tak, ze zbrojowni. Ziewa smoczyca? Daj spokój. Wstała 2 godziny temu już zmęczona. Po prostu porażka. Niżek! Ale nie ma czarów, przecież to jest nowy serwer, to jakie ty tu chcesz czary? Bez kitu, Moniczku! Ja tak siedzę i chuja nie rozumiem, o co chodzi. Proszę, daj mi kluczyk, no! To jest na pewno ze zbrojowni? Ja nie mam grzybów, jestem biedny już! Ale rozrzut w sumie słaby. No dostanę ten klucz, czy nie dostanę? O, i chyba nie będzie dyma. No nie dostanę tego klucza, no. Tu jaki rozrzut, kurwa! Dobra, kupię to. Na jutro. Tak się śmiejesz? Dobrze. Nie, nie kupuj grzybów. Ej, nie kupuj grzybów. Ty robisz? 145 już gaming jest. To sobie a nie, możemy w sumie wymienić, bez kitu. Wymienimy od razu tą brońkę. Kłócicie się jak stare małżeństwo? My się nie kłócimy. Po prostu ja próbuję jej przetłumaczyć, że jest leniwa i nic jej się nie chce. A ona myśli, że ja żartuję. Dobra, brońka wymieniona. To co, kluczyk, szukamy klucza. Szukamy klucza. Teraz za pierwszym poleciał, wystarczyło załadować. Nie mogę z tej gry, naprawdę. Dawaj. Pyk. 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 Wielka stopa, to twoja. Pyk. Żartuję, przecież ty masz małe stópki. Dobra, co nam tu poleciało? To możemy sprzedać, to zostawiamy. To na jutro jest do rozmontowania. Cześć Rulson, witam. Dalej, dalej. Nadęty minotaur. Wielki brzuch to twój. Szkaradny demon, cyk. Potwornie różowy zajączek, znowu nie ma miejsca. Ale idziemy jak burza. Do kociołka możemy oddać, ile mamy golda w ogóle? W sumie to golda może trochę zostawię, może jeszcze jakieś itemki wymienimy. A dobijemy może do 700 też? Pyk, pyk, dobra. Teraz tak. Dobra, spróbujemy dalej klikać. Teraz mamy kogo? Zwiada. On jeszcze powinien siąść, dokładnie. No i teraz mamy maga, mamy 2 magusiów. O kurde, na tego mamy 10%. Ej, co jest? To jest wszystko darmowe. Czyli tak, czerwony gnol nam pada raczej łatwo, dokładnie. O, jakiegoś koksa totalnego bijemy, dawaj. Od razu sobie obejrzymy tą waleczkę. Wcześniej tu była Banshee. No oni pozmieniali tych przeciwników w lokach, ale chyba statystyki... A, ja przegram. Statystyki zostały chyba te same. Nie, no to są jaja. Myślałem, że to będzie first try. Dobra, 121. I została nam... maszyna do zabijania. Na nią mieliśmy ile procent przed przebraniem? 0,60. Dobra. To jakieś jeszcze delikatne przebieranko, żeby mieć w miarę aktualne epiki. Maszynkę machniemy i tyle na dzisiaj. Bo potem... O Jezu, jakie to już jest stare. Bo potem mamy tak.
A, twierdza posępnego czerepu, musimy ukończyć pierwszych 9 loch. Dobra. Kurde, no teraz to by można w sumie lecieć i lecieć bez końca. Ale... Słucham? Nie słyszę. Nie, no jeszcze nie mam surek, nie? No już trzeba będzie. No, na dniach trzeba będzie... Nie, co ty? Nie da się chyba tak szybko. Zwłaszcza jak jeszcze surek nie dają. Dobra, to mamy zmienione. Lecimy dalej. Myślisz, że rework druida wejdzie przed EU15? Jest na to duża szansa. Zwłaszcza, że serwer beta startuje już w poniedziałek. Dzień dobry, ogółem jestem tutaj po 2 godzinach oglądania wczorajszego live'a. Ciąg dalszy następuje. A na YouTubie oglądałeś. Witam, witam Bojanek, witam serdecznie. Neuti, w końcu miałem wolny czas, to na YouTubie obejrzałem te 2 dni ze startu. I widzę, że jestem na samym początku filmiku wspomniany. O, proszę bardzo. No tak, no to jest po prostu odcinek. Jezu, rang 1. Wszyscy zrozumieli, o co chodzi oprócz ciebie. Ty naprawdę jesteś taką złośliwą wszą czasem. To jest coś niesamowitego. Czy będę ogrywał serwer testowy chociaż chwilkę? Raczej tak, raczej tak. Dobra, to możemy... Oj, nie to. No właśnie, widzicie, to jest bardzo mylące. Usuń klejnot, cyk. Dobra, czyli zostaje nam jeszcze... Jeszcze nam zostaje trinkecik ewentualnie. Ile on nam daje? 127. No 20 byśmy zarobili stat. Na nim. A w sumie trinket może na boki, jak mamy... Aha, już nie mamy golda. Trochę się rozpędziłem. Nie kręciłem kołem. W sumie mogę zakręcić bez kitu. Cześć Kaczmi, witam. Dobra. To sobie damy na wszystkie staty, bo mówię, na Magusia to może nie być głupie. No i co, jeszcze jakoś zbrojownie delikatnie może? Chociaż brońki mamy wymienione w miarę. Chociaż czy ja wiem, brońki wymienialiśmy. No właśnie, tą poprawę już by można było znowu wymienić. Jakby coś poleciało fajnego. No, tak czuwa. O. Dobra, wezmę. Już nam tu nic nie zostaje, mamy... Sianko bez pruderyjna suka. Ciekawy nickname, witam serdecznie. Nie mamy już tutaj wyjścia za bardzo, bo nam się kończą grzybole. Także weźmiemy, co nam gra daje i tyle. O mnie mówisz? Kto Bojanek? Ja czy kto? O kurde, zajebiste buty. A to zrobię tak? Nie, nie mogę. Muszę przeklikiwać. Takie to jest męczące, bez kitu. Dobra, sprawdźmy teraz procent. 6%! What a shit! What a shit! Lochy, strefa światła, maszyna do zabijania, dawaj mi to. Jak kończą, to ty nie masz za darmo grzybów? Jezu, Fedyx. Fedyx, ty od 3 dni zadajesz takie głupie pytania. Codziennie cię kojarzę, że codziennie z czymś takim wyszczelisz, że to jest niesamowite. W ogóle zobacz, jak dziwnie widzowie... O, jest. Zobacz, jak dziwnie widzowie skaczą. Dopiero było 590, nagle wbiło 100 ponad. Strasznie tak ten. Dobra. Siedzi. Dostaliśmy pa... O, mamy trinket. Trinketa potrzebowaliśmy. Ojejku, co ty mnie tak całujesz, fidżecik? Co mnie tak całujesz? W ogóle jak jestem zakurzony. A ty czekasz po to, żebym ja z nim poszedł? To nie, nie pójdę z nim, od razu ci mówię. Nie. Nie. Ja jestem zajęty teraz. Możesz czasem wyjść z domu. Przez ostatni tydzień to ty z nim chyba 2 razy tylko wyszłaś. Dobra. Sprawdźmy sobie. 10% mamy na zwiadowcę kolejnego. To jest niekończący się progres, widzowie. 124 level, dobra, tego jeszcze może machniemy.
Dawaj. Dawaj, dawaj. Według... A to akurat prawda, powinny na regularne spacery wychodzić. Kiedy byliśmy na wieczornym spacerze? No właśnie. Czekaj, fidżecik. Dobra, widzowie, jeszcze tak z 50 grzybków na niego. O, siedzi, mamy to. 126 level. Sprawdźmy dalej. 4% jeszcze na kolejnego. A, wieża nam się odblokowała. No już w tym momencie mamy opcję. O, i gra w kości. Też zajebiście w sumie, że trzeciego dnia nam to siadło. Teraz już mamy opcję odblokować podziemie, nie? Tylko no oczywiście wiadomo. Musi być kopalnia na 10, twierdza i tak dalej, i tak dalej. O kurde, ten jak nam szybko padł. 128 level. Boże, jak to siada. To możemy sprzedać. Sprawdzamy kolejnego. Na tego mamy też ponad 2%, 2,5 prawie. Jeszcze dzisiaj Turora dogonisz? Nie no, myślę, że jakby miał tak jeszcze z 10 koła grzybów powiedzmy. No to jakiś 200 może i by nawet wpadł. Zobaczcie, 130. Boże, jak te lochy łatwo padają na tym zabójcy. Co jest? Niesamowite. Na panterę mamy prawie 2%. O, tornado nam jeszcze się odblokowało. Jezus Maria. To Karolina kichnęła, czy fidget szczeknął? To Karolina... To... Więc nie zrobiłam, kurwa. Zrobiłaś. Tak ci się ten, tak... Nie wiem, co ci się zrobiło. No wiesz, o co chodzi, nie? Nie, nie wiem właśnie. Takie... O! A, czkawkę miałam. Czkawka, właśnie. Dałam. Nie mogłem słowa znaleźć. Chybło jej się bez kitu. Tak, ja zachęcam cię, że ciekawe szczęście. Co dzisiaj chciała ta? Przypomnijcie mi, wiedźma? Pierścienie, dobra. Czyli to możemy jej od razu oddać. I tu Kunegundzie możemy dać jakieś rzeczy. Wiem, wiem. Co chcę wiedzieć? Nigdy bym tak w życiu nie powiedział o Karolince. Karbeńku, myszeńko, piciu. Co ty mówisz, kurwa? Czekajcie, widzowie, bo się podnieciłem. Podnieciłem się tym, ile my tu jeszcze możemy zrobić, ale już nie mamy grzybów. Dobra. Nie widać przerażenia, bo zarośnięty. Mamy bardzo dużo golda ogólnie. Chyba pora na strzyżenie pieska? Wiesz, że on był strzyżony praktycznie do zera miesiąc temu? Równy miesiąc temu? Jemu strasznie szybko włoski odrastają. Dobra. Zobaczmy jeszcze to, co nam daje fajne te. Fajną ilość expa. 2,5%. W sumie to tak, już jesteśmy przy końcówce. Więc tak, skończymy już kręcić kołem. Bo to już jest, mówię, końcóweczka. Damy tutaj resztę wzrękę. Przyda się. Chociaż nie, dobra, może 910. I tu, żeby mieć tak... No tego golda, co mamy teraz, damy sobie tu. Dobra. I teraz tak. Co my tu jeszcze musimy zrobić? Skończyło nam się budować.
Twierdzę, lecimy na dziewiątkę z bomby, skoro już możemy mieć podziemie. Niech ona się nam już powolutku buduje. Dobra. Teraz tak, co ja tu jeszcze muszę zrobić? Arenkę już w sumie możemy zrobić. Why not? Kurde no. Dobra. No i to już możemy poodbierać. Tu się nic nie zmieni. Czyli tak, wszystko na koncie mamy zrobione. Wszystko na koncie mamy zrobione. Jesteśmy w tym momencie... Top... O, tu ma 132 ziomek. Top 5? Dobrze liczę. Raz, dwa, trzy... 4. Top 5. Top 5 levelem na serwerze. Oczywiście wiadomo, no to się jeszcze może dużo, dużo zmienić. To jest akurat logiczne. Mamy jeszcze dużo czasu do północy. Jaki masz klaser? 62,5%. Ale jeszcze możemy troszeczkę grzyboli wydać na tą panterę. Mamy na nią prawie 3%. A nuż się uda. Portal do piekieł? A no portal też mogę kliknąć, ale w portalu to ja chyba za wiele nie zrobię, wiesz? Tak mi się wydaje. Dobra, 10 grzybów. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tyle. Drugiego cymik. Drugiego wbił 212. Tyle. Tyle w drugi dzień. Jeżeli chodzi o zabójcę, wbiliśmy tutaj naprawdę więcej niż myślałem, szczerze mówiąc. A, ja już mogłem wyprawkę odpalić. Okej, to nawet nie wiedziałem. Moim celem na drugi dzień było wbicie tutaj zarządcy areny. A się okazało, że no wbiłem... W sumie jeden z moich topowych leveli na jakichkolwiek startach. Pamiętam, że taki 130 dobiłem chyba na Berku na EU10. No oczywiście EU5 zwiadowca, no to był 200+, to był mój najlepszy start. Na Bardzie chyba dobiłem jakiś 135. Także ładnie, nieźle, jak na 3 dni serwerka, jak na trzeci dzień serwerka. No i utrzymujemy się tutaj w top 10 póki co. Także również jestem z tego powodu zadowolony. Ładnie. Ładnie nam poszło. I tyle. I tak naprawdę tyle. Zobaczymy, jak będzie dalej serwerek wyglądał. Topka przejęta przez polską gildię. No powiem ci, że na razie to top 15 wygląda naprawdę ładnie. Na razie to top 15, jeżeli chodzi o naszą gildię, fajnie się prezentuje. Troszkę tutaj się wymieszało dzięki nam. Bo w pierwszy dzień no to Primordial totalne oro. Zobaczymy, jak dalej będzie wyglądał ten serwerek. Ja tu będę oczywiście nagrywał odcineczki dzień w dzień. Będziemy tutaj cisnąć, będziemy się starać grać jak najlepiej. I regularnie content z tego serwerka się będzie pojawiał. Wydałem troszkę więcej niż planowałem na ten serwer, ale no progres naprawdę, naprawdę ładniuś. Dobra, bez kitu. Jeszcze musimy te kosteczki ogarnąć. W ogóle śmiesznie, że jak nam się coś odblokowywuje w ciągu dnia, to u goblina się to nie pojawia, nie? I o niektórych rzeczach możemy zapomnieć. Tutaj nam się najbardziej przydadzą surowce aktualnie. Pyk. Może teraz kamyczek. No i jeszcze oczywiście portal w gildii też kliknęliśmy, no ale na tym etapie i tak mu nic nie robimy, więc... To akurat nie ma znaczenia. Dobra, tutaj cyk. No to się w sumie przyda. O, i jeszcze goldzik, no niech będzie ten goldzik, ale na tym levelu gold to jest tyle co nic. Dobra, no, no i teraz... Teraz już chyba wszystko zrobione. Teraz już jest totalny full. Wszystko co mieliśmy kliknąć to zrobiliśmy, oczywiście regularne ataczki. No mówię, dzisiaj wieczorem już zaczną dawać surowce, więc już będziemy ich klepać. Będziemy sobie te surowce gromadzić na tym koncie. No i teraz lecimy przede wszystkim po podziemie. To jest nasz kolejny cel.
na tym serwerze amerykańskim pierwszym.